W dzisiejszym spotkaniu chciałbym przedstawić pana profesora Romualda Turkowskiego, panią dr Mirosławę Bednarza-Kryberę, pana doktora Mateusza Rapińskiego. Spotkaliśmy się, ażeby uczcić właściwie dwie wielkie rocznice, setną rocznicę powrotu Górnego Śląska do macierzy i też setną rocznicę funkcjonowania Związku Polaków w Niemczech Rotlu. Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego włączyło się aktywnie w te obchody. Przygotowaliśmy publikację o Arce Posztu, jednym z wybitnych Ślązaków, powstańców, ludowców, członku Rady Narodowej Rządu Polskiego na emigracji, pełni funkcję po wojnie wicewojewody, ale także działał społecznie w licznych organizacjach, m.in. organizował uniwersytety ludowe. Nasi tutaj koledzy są wybitnymi znawcami tej problematyki i myślę, że dzisiejsze spotkanie przybliży nie tylko sprawy tych wielkiej rocznic, ale także wielkiego syna ludu śląskiego, Arka Boszka. Ja może na wstępie powiem o Wincentym Witosie, o idei przyłączenia Śląska do macierzy i stosunku do powstań narodowych, bo 20 czerwca będziemy obchodzić Dzień Powstań Śląskich, Powstań Narodowych i wydaje nam się, że wpływ ludu śląskiego, jego patriotyzm był głównym czynnikiem, który doprowadził do tego, że część Górnego Śląska wróciła do macierzy w 1922 roku, a oczywiście koła historii toczyły się dosyć szybko i w 1945 roku już ten proces dziejowej sprawiedliwości dokonał się. Proszę Państwa, odradzające się państwo polskie było państwem frontowym. Walki toczyły się na sześciu frontach z Czechami, z Niemcami, z Rosją sowiecką, Ukraińcami. W działalności rządu polskiego ważną rzeczą miały sprawy związane z plebiscytem na Śląsku, wyznaczonym przez mocarstwo sprzymierzone na 20 marca 1921 roku. Wincenty Witos, premier Rządu Obrony Narodowej, bardzo mocno interesował się przygotowaniem do plebiscytu. Pozostawał w kontakcie z polskim komisarzem Wojciechem Korfantym. Przestrzegał polityków i polską opinię publiczną przed niemieckimi machinacjami. Rząd Wincentego Witosa pracował bardzo intensywnie. Przedmiotem posiedzenia rządu były wnioski przedstawiane przez Wojciecha Korfantego. Na wniosek Witosa zostały one przez Radę Ministrów zaakceptowane i przyjęte jako wytyczne dla działalności Sprawa Śląska. Przewidywały m.in. przesłanie kilku dywizji polskich w pobliżu Śląska, parcelację kilku pogranicznych majątków, obietnicę przyznania po 30 morgów roli każdemu mężowi zaufania w wiosce, wysłanie noty do Rady Ministrów w sprawie przyspieszenia terminu plebiscytu i rozstrzygnięcia sporów w kwestii formalnych. Pierwszy owych zaleceń miał być gestem demonstracyjnym wobec Niemców, a nie przejawem polskich działań wojennych. Inne miały służyć pozyskaniu chłopów śląskich, zamieszkujących zwłaszcza zachodnie, rolnicze powiaty Górnego Śląska. Warto dodać, że propaganda polska nadawała duży rozgłos uchwalonej przez Sejm ustawie o reformie rolnej.
Punkt ostatni mówi o przyspieszeniu terminu plebiscytu. Była to zmiana w dotychczasowym stanowisku rządu polskiego, której przyczyny należy upatrywać w zawieszeniu działań wojennych na froncie polsko-rosyjskim. Termin ten wyznaczono na 20 marca. Dosłownie, w przeddzień rząd polski rzucił na szale rozgrywających się wypadków dwa atuty, jakim były uchwalenie konstytucji marcowej oraz zawarcie traktatu pokojowego z Rosją Radziecką. Witos, podobnie jak rząd i naczelnik państwa, przeciwny był podejmowaniu jakichkolwiek akcji, które mogłyby utrudnić działania dyplomatyczne. Jednak po wybuchu III Powstania Śląskiego z 2 na 3 maja 1921 roku Rada Ministrów wydelegowała do Sosnowca ministrów Rataja i Skulskiego z poleceniem przeprowadzenia poufnych rozmów z przywódcami powstania i jego przywódcą Wojciechem Korfantym. Proszę państwa, stosunek Wincentego Witosa do powstań śląskich był bardzo pragmatyczny i racjonalny. Podjęte w tym względzie działania świadczą, że rząd chciał, aby powstanie ograniczyć do krótkotrwałej zbrojnej demonstracji wobec zagranicy. Udzielenie powstańcom pomocy kadrowej w sprzęcie wojennym realizowano jedynie w takim stopniu, aby nie dopuścić do załamania powstania przez rząd. Nie dawało to jednak powstańcom szans na prowadzenie akcji ofensywnej. W swojej polityce ten rząd zasłaniał się potrzebą zachowania pozorów neutralności. Przecież w koalicji były duże podziały. Zarówno Anglicy, Włosi byli przeciwni w ogóle zwrócenia tych i zatrzymania tych ziem przez Polskę. W gruncie rzeczy od chwili wybuchu powstania dążył do jego ograniczenia w obawie przed konfliktem na większą skalę. Były obawy, że potencjał militarny Niemiec jest na tyle silny, że w następnej wojnie z nimi Polska może ponieść duże straty i może przegrać. Natomiast zbrojny zryw Ślązaków miał zasadnicze znaczenie jednak dla sprawy Polski. 20 października 1921 roku Rada Ambasadorów ostatecznie podzieliła Górny Śląsk. Polska otrzymała terytorium zamieszkałe przez 996 tysięcy mieszkańców. Obszar jego wynosił 29%, ale był to teren najbardziej wartościowy pod względem ekonomicznym, gdy znajdowały się na nim większość górnośląskich kopalni węgla kamiennego, cynku, ołowiu, stalowni i wielkich pieców. 20 czerwca 1922 roku wojska polskie dowodzone przez generała Stanisława Szeptyckiego wkroczyły na Śląsk. Centralne uroczystości przyłączenia uzyskanych terenów do Polski odbyły się 16 lipca 1922 roku w Katowicach. Ostatecznie sprawę Śląska uregulowała polsko-niemiecka konwencja podpisana 15 maja 1922 roku w Genewie, nazywana Konwencją Górnośląską. Jej przepisy dotyczyły głównie spraw gospodarczych, politycznych i kulturalnych. Obowiązywała 15 lat. Nad wykonaniem tej konwencji miała czuwać międzynarodowa komisja. I w ten sposób przynajmniej część dziejowej sprawiedliwości się dokonała. Wincenty Witos, mówiąc o tych wszystkich, którzy walczyli i mieli wielkie zasługi w tym, stwierdził, że lud śląski wykazał wielki patriotyzm, oddanie do ojczyzny i on
był tą częścią najwartościowszą Górnego Śląska. Arka Bożek to aktywny działacz śląski, który prowadził swoją pracę nie tylko na niwie politycznej, społecznej, samorządowej, ale także i oświatowej. Równocześnie po 1945 roku był aktywnym ludowcem działającym w strukturach Polskiego Stronnictwa Ludowego, Stronnictwa Ludowego, a także prowadząc działalność samorządową, będąc wicewojewodą województwa śląsko-dąbrowskiego, a także powrócił do aktywnej działalności oświatowej, którą prowadził już w okresie wcześniejszym, między innymi pod znakiem Rodła. W 1945 roku w grudniu zostało reaktywowane Towarzystwo Uniwersytetów Ludowe, działające już na ziemiach polskich w okresie dwudziestolecia międzywojennego, mające bardzo duże tradycje, zasługi dla rozwoju kadr i działalności ruchu ludowego. Arka Bożek został mianowany prezesem zarządu wojewódzkiego Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych. Towarzystwo Uniwersytetów Ludowych miało swoje swoiste zadania, które były realizowane nie tylko na arenie krajowej, ale i też były realizowane poprzez poszczególne województwa. Województwo, które było w gestii działalności Arka Bożka jako prezesa zarządu wojewódzkiego, miało swoje specyficzne cele. Było to województwo skupiające ludność i młodzież, która miała problemy z przyswajaniem między innymi poprawnego języka polskiego. I tu generalnie nie posługiwano się i nie rozumiano mowy literackiej. Tak też w celach działalności Uniwersytetów Ludowych, które powstały pod egidą Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych, było między innymi repolonizacja tej ludności. Na terenie całej Polski powstała sieć uniwersytetów ludowych, których w 1947 roku było 78. Między innymi takie uniwersytety powstały na terenie województwa śląsko-dąbrowskiego. Jednym z takich uniwersytetów ludowych był Uniwersytet w Brzeziu, który powstał w 1946 roku. Był to uniwersytet, który współpracował bardzo ściśle z Arkiem Bożkiem, ponieważ on go często odwiedzał, wizytował i uczestniczył w różnych zakończeniach i otwarciach kursów organizowanych przez ten uniwersytet. Słuchaczami tego uniwersytetu została młodzież w wieku 17-28 lat, która miała problemy właśnie z ukończeniem i staniem się uczniami szkół średnich, ponieważ właśnie czuła problem z przyswajalnością języka polskiego literackiego. I ten uniwersytet rozwijał właśnie tą kierunek likwidacji właśnie tych barier językowych, raz również przygotowywał tą młodą kadrę do uczestniczenia i do wejścia do pracy zawodowej na różnych ścieżkach zawodowych. Po pierwsze, przygotowywano w tym okresie działaczy oświatowo-kulturalnych, którzy by się stali pracownikami domów kultury, pracownikami świetlic, bibliotek, zespołów czytelniczych, zespołów teatralnych, kierowaliby orkiestrami i chórami. Przygotowywano również działaczy i pracowników do ruchu spółdzielczego, między innymi księgowych, jak również osoby magazynierów, jak i również inne osoby działające i pracujące na przykład w kółkach rolniczych. Inną zakresem działalności, pracy i kursów prowadzonych przez Uniwersytety Ludowe, szczególnie właśnie na ziemiach śląskich, ale też i na terenie kraju, było przygotowanie działaczy samorządowych, kandydatów na pracowników gromadzkich gmin, rad narodowych, działaczy Związku Samopomocy Chłopskiej, kobiet, koła gospodyń wiejskich, działaczy sportowych, pracowników ośrodków zdrowia na wsi. Jak widzimy, była bardzo to potrzebna działalność, ponieważ
kraj po odzyskaniu niepodległości nie miał przygotowanych kadr, które by, a szczególnie kadr przygotowanych do pracy na wsi, które to by kadry mogły pomóc w rozwoju naszej ojczyzny w tamtym okresie. Towarzystwo Uniwersytetów Ludowych rozwijało się intensywnie. Niestety władze postanowiły inaczej. W 1948 roku Towarzystwo Uniwersytetów Ludowych zostało połączone z Towarzystwem Uniwersytetów Robotniczych. Utworzono Towarzystwo Uniwersytetów Robotniczych i Ludowych. I oczywiście te struktury miały już inne cele i zadania. W tym też momencie działalność i aktywna praca w Towarzystwie Uniwersytetów Ludowych Arka Bożka przygasła. Był to działacz niezwykły w tym sensie, że był zarazem działaczem ruchu ludowego, działaczem katolicyzmu społecznego. Przede wszystkim był patriotą, Ślązakiem i przeciwnikiem polityki germanizacyjnej. Jego życiorys jest niezwykle interesujący, ponieważ pochodził z chłopskiej rodziny, zamożnej, osiadłej od wielu stuleci w Markowicach koło Raciborza. Bożkowie cieszyli się sporym autorytetem wśród lokalnej społeczności, stąd przedstawiciele tej rodziny od pokoleń pełnili funkcję sołtysów Markowic. Ale ci Bożkowie nie mieli takiego poczucia narodowego, takiej przynależności ze względu na region, z którego się wywodzili, region Śląska. Sam Arka mówił w domu po łamanym czeskim i łamanym polskim. W szkole, w miejscowej szkole ludowej, w której się uczył, mówił w języku niemieckim. Więc te trzy języki łączył, on miał z językiem właśnie tutaj. Nie mówił polszczyzną literacką, można powiedzieć. Za to był później też krytykowany jako polityk. Sam Arka rozbudzał swoje zainteresowanie poprzez czytanie książek. Właśnie w nim te pasje rozbudziła jego ukochana matka Bernardyna. Matka Bernardyna z domu Sławik była niezwykle zaradną, przedsiębiorczą kobietą i była dużym autorytetem dla Arki. Mniejszym autorytetem dla Arki był jego ojciec Karol, który był raczej spokojny, pozbawiony takiej iskry do działalności społecznej czy politycznej, ale ta matka Bernardyna właśnie była największym autorytetem dla Arki. Arka Bożek uczył się w miejscowej szkole ludowej z językiem niemieckim, jak już wspominałem. No i także czytał liczne książki. No, takie przebudzenie narodowe, zgodnie z legendą, miało u niego nastąpić po lekturze Krzyżaków Henryka Sienkiewicza. No i uczestniczeniu też w odsłonięciu pomnika Grunwaldzkiego w Krakowie w 1910 roku. W momencie wybuchu I wojny światowej w 1914 roku 15-letni Bożek zgłosił się ochotniczo do armii niemieckiej. Walczył na froncie zachodnim, był 4-krotnie ranny. Służbę zakończył w stopniu sierżanta. W armii cesarskiej zetknął się z ruchem socjalistycznym, z którym początkowo sympatyzował. Po zakończeniu I wojny światowej wrócił do Markowic. Założył rodzinę i przejął po ojcu gospodarstwo rolne. Od początku był zaangażowany w sprawy życia publicznego, na samym początku w swojej rodzinnej miejscowości. Mimo młodego wieku został wybrany już w 1919 roku radnym i zastępcą wójta gminy Markowic. Był również wiceprezesem kółka rolniczego w Markowicach oraz członkiem powiatowego zarządu kółek rolniczych w Raciborzu. Współpracował i współorganizował spółdzielnię rolniczo-handlową Rolnik, która powstała w 1920 roku i miała na celu uniezależnienie Polaków od niemieckiej spółdzielczości handlowej. Arka Bożek był bardzo zaangażowany w okresie powstań śląskich. Walczył zbrojnie w ramach Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska. No, w czasie pierwszego powstania śląskiego w sierpniu 1919 roku no, był tak aktywny, że wymienię kilka jego rzeczy, które dokonał jako żołnierz. Wysadził most kolejowy na Odrze pod Markowicami. Miał na swoim koncie wykradzenie z wozów niemieckich kilkudziesięciu karabinów, kilku miotaczy, wielu granatów i szczęk z amunicją. Był taki dość aktywny w tym zakresie, był w ogóle bojowo nastawiony.
20 roku był dowódcą 2 kompanii 4 pułku Raciborskiej Polskiej Organizacji Wojskowej, organizował służbę sanitarną w pierwszym bałonie tego pułku. W okresie przygotowań do plebiscytu Bożek był no, takim trochę ochroniarzem, ochraniał mówców plebiscytowych, agitatorów przed niemieckimi bojówkarzami. Miał taką swoją własną, można powiedzieć, drużynę, byli nazywani bożkowcami. Oni chronili przed zagrożeniem polskich agitatorów. W czasie trzeciego powstania śląskiego był za to z ramienia dowództwa pułku raciborskiego łącznikiem z międzysojuszniczą komisją rządzącą i plebiscytową. W 1921 roku dochodzi do podziału Górnego Śląska i Markowice znajdują się po stronie niemieckiej. I wielu takich działaczy propolskich, walczących w powstaniu, oni bardzo wielu zdecydowało się wyjechać z rodzinnych miejscowości i udać się do II Rzeczpospolitej. Wystarczyło czasem przekroczyć jeden kilometr i można było już się znaleźć po stronie polskiej. To były często takie dla Ślązaków absurdy, no i to były też takie mało komfortowe dla nich, że wcześniej mogli przejść do sąsiada albo do kogoś z rodziny, a teraz no, wymagany był paszport. Bożek w tym okresie, kiedy Markowice, jego rodziny Markowice były częścią Niemiec, no, stał się coraz bardziej rozpoznawalnym działaczem polonijnym na Śląsku Opolskim. No, w 1924 roku został wybrany na sołtysa Markowic. Ten wybór został dopiero uznany przez władze niemieckie po rozprawach sądowych w 1927 roku. Na stanowisku pozostał do 1933 roku. Więc był lokalnym, jak tutaj wspominam, sołtysem Markowic. Był również delegatem w polsko-niemieckiej komisji mieszanej do spraw Górnego Śląska. Był współtwórcą oraz wiceprezesem zarządu głównego Polsko-Katolickiej Partii Ludowej na Górnym Śląsku. Bożek był posłem w sejmiku prowincjonalnym w Opolu i powiatowym w Raciborzu. Czym on się wyróżnił? Na byłym obszarze plebiscytowym Bożek bronił miejscowych chłopów przed niemieckimi urzędnikami, a wszystkich Polaków przed bezprawnymi poczynaniami Niemców. Działał również społecznie w ramach Górnośląskiej Izby Rolniczej w Opolu i wielu radach nadzorczych organizacji gospodarczych. Był aktywny w tworzeniu struktur organizacji w terenie. Był członkiem Rady Naczelnej i Zarządu Dzielnicy Pierwszej Związku Polaków w Niemczech. Chyba taka organizacja polonijna łączona wszystkich Polaków. Bożek w tym okresie skutecznie dbał o rozwój polskiego życia narodowego, docierał do wielu skupisk polonijnych w całych Niemczech, był jednym ze współorganizatorów odbytego 6 marca 1938 roku w Berlinie Kongresu Polaków w Niemczech. Obok tej pracy jako agitatora, mówcy, działacza polonijnego, Bożek był także aktywny publicystą na łamach prasy polonijnej. Napisał nawet 2 sztuki teatralne wyszydzające politykę niemiecką wobec Polaków na Górnym Śląsku. Wydał również taką broszurę w duchu lewicującym, ale też katolickim. Taką broszurę pod tytułem Co chłopa boli na Śląsku Opolskim. No, zgodnie z tytułem przedstawiał w niej te bolączki włościan. Inna jego taka ciekawa publikacja z 1937 roku pod tytułem Po 15 lipca 1937 roku i ona podejmowała obawy Górnoślązaków w związku z wygaśnięciem umowy genewskiej gwarantującej prawa mniejszościom narodowym na terenie rejencji opolskiej. No, Bożek jako taki aktywny działacz publiczny, polonijny, no, wielokrotnie spotykał się z aktami przemocy fizycznej, a także psychicznej. Wielokrotnie był pobity przez niemieckich szowinistów. Jeżeli nie pomogły pobicia i pobyty w szpitalu, to Bożek był również próby korupcji politycznej wobec niego. Proponowano na przykład mandat poselski do Parlamentu Rzeszy i Sejmu Pruskiego. Oczywiście pod warunkiem, jeżeli zaprze się do partii Centrum. To była partia chadecka w latach 20. bardzo silna i jedno z głównych ugrupowań na niemieckiej scenie publicznej. W latach 30., kiedy w Niemczech dochodzi do przemian instytucjonalnych związanych z dojściem
Adolfa Hitlera i narodowych socjalistów do władzy. No, życie Bożka jest jeszcze trudniejsze, ponieważ te akty agresji wcześniejsze nie groziły mu śmiercią, a na Bożka w latach 30. jest kilka zamachów. Szczęśliwie nieudanych i Bożkowi nic się nie stało. Za tą swoją aktywność publiczną w grudniu 1938 roku dostał nakaz opuszczenia Śląska. No i miał się udać do Berlina, w którym przebywał do wybuchu II wojny światowej we wrześniu 1939 roku. Miał tam przebywać. Oczywiście Niemcy zaplanowali dla niego pobyt w obozie koncentracyjnym, ale Bożkowi się udało na szczęście w jakiś tam sposób uciec i potajemnie wrócił do Polski w przededniu wybuchu II wojny światowej. Po wybuchu wojny we wrześniu Bożek udaje się na emigrację. Udało mu się przedostać przez Rumunię do Francji. I tutaj ogromną rolę miał premier emigracyjny, generał Władysław Sikorski, który zaproponował dołączenie jako bezpartyjnego przedstawiciela Polaków w Niemczech wejścia w skład Rady Narodowej RP. To był organ konsultacyjny i opiniodawczy władzy na uchodźstwie, taki quasi parlament. Bożek na forum Rady Narodowej był jednym z głównych zwolenników generała Sikorskiego. Potem blisko współpracował z nowym premierem Stanisławem Mikołajczykiem po tragicznej śmierci generała Sikorskiego. W swojej działalności Bożek był bardzo aktywny. W styczniu 1940 roku był uczestnikiem specjalnej delegacji na czele z generałem Józefem Hallerem w Stanach Zjednoczonych w celu nawiązania kontaktu z tamtejszą Polonią. Bożek również organizował na przykład w Szkocji specjalne obchody 20. rocznicy III Powstania Śląskiego. Współorganizował razem na przykład z Elżbietą Korfanty, wdową po Wojciechu, Koło Śląskie Wielkiej Brytanii, które miało na celu obronę interesów Ślązaków oraz zjednoczenie terenu po wojnie z Polską. Bożek na forum Rady Narodowej należał do Komisji Wojskowej, Komisji Prawno-Konstytucyjnej, Komisji Spraw Zagranicznych. Był bardzo aktywnym mówcą. W licznych debatach domagał się włączenia Śląska Polskiego do Polski. Wyjaśniał niezrozumiałe dla opinii nie tylko angielskiej i alianckiej, ale także opinii polskiej, zagadnienia terytorialne, śląskie, etniczne. Upominał się o należyte traktowanie żołnierzy Ślązaków z armii niemieckiej wziętych do niewoli. Bożek był bardzo aktywny. Myślę, że tutaj profesor Turkowski przedstawi to zagadnienie szerzej w swoim referacie. Profesor Turkowski jest znawcą tej problematyki emigracyjnej. Bożek w czerwcu 1945 roku wrócił do rodzinnych Markowic i podjął taką działalność społeczno-polityczną na terenie zniszczonej przez okupację Polski. Dodam jeszcze, że na emigrację był bardzo zmęczony. Ta działalność na emigracji była dla niego nie do końca komfortowa, ponieważ to był człowiek czynu, a w Londynie, najpierw wcześniej w Paryżu, potem w Londynie, no tutaj nie miał za bardzo okazji takiego wyżycia się polityczno-społecznego. Na emigracji za to napisał swoje pamiętniki, zresztą bardzo interesujące, wydane w latach 50. już po jego śmierci. Ale wracając do działalności Bożka w Polsce powojennej, on początkowo był członkiem Polskiego Stronnictwa Ludowego Stanisława Mikołajczyka. Z czasem jednak był zwolennikiem współpracy ludowców z Blokiem Demokratycznym, czyli tym blokiem ugrupowań prokomunistycznych. Już w 1946 roku dołączył do rozłamowego PSL Nowe Wyzwolenie. Następnie był od 1947 roku członkiem Stronnictwa Ludowego, tak zwanego lubelskiego. W 1969 był członkiem Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, więc on tam w okresie PRL w jakiś tam sposób związał się z nową władzą, ale też nie do końca, o czym jeszcze będę mówił.
Był również aktywny w działalności społecznej, był wiceprezesem Zarządu Głównego Polskiego Związku Zachodniego, prezesem Zarządu Okręgowego Towarzystwa Czytelni Ludowych, przewodniczącym Rady Naczelnej Związku Weteranów Powstań Śląskich, był też aktywny społecznie, jako osoba ciesząca się niezwykle dużym autorytetem, niekwestionowanym przez nikogo na Śląsku. W latach 45-50 Bożek sprawował urząd wicewojewody województwa śląsko-dąbrowskiego. Jako wicewojewoda czuwał nad prawidłowym przeprowadzeniem akcji weryfikacyjnej, zapobiegał trudnościom aprowizacyjnym, dążył do likwidowania szkód wojennych i rozwiązywał problemy zdrowia publicznego. Często stawał w obronie miejscowej ludności, zarówno przed bezmyślnością władz, jak i agresją osiedleńców, tych Polaków, którzy przyjechali na tereny Śląska, bo wielu przyjechało przed Kresy. Takim ważną rzeczą, którą zrobił niezwykle, jest to, że w grudniu 1945 roku skierował do polskiej ambasady w Moskwie wnioski o zwolnienie z obozów pracy w ZSRR Polaków pochodzących z wielu śląskich miejscowości, bo wielu Ślązaków uważanych przez te braki poczucia i zrozumienia tej etniczności historii Śląska, wielu z nich zostało z ich wsi rodzinnych, z miejscowości, zostało zabranych jako jeńcy wojenni. Potraktowani zostali jak Niemcy. Jako jeńcy zostali zebrani do różnych obozów pracy, bo że właśnie on się ubiegał o ich właśnie wypuszczenie, o ich wolność. Bożek był również obok funkcji wicewojewoda, a także działacza ruchu ludowego. Był również przedstawicielem, miał mandat posła w Krajowej Radzie Narodowej, a następnie w Sejmie Ustawodawczym, to są lata 46-52. Na forum Sejmu Ustawodawczego był członkiem Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Komisji Spraw Zagranicznych, Komisji Ziem Odzyskanych. Warto dodać, że Bożek jako polityk, on jest bardzo chętnie zagarniany przez różne środowiska. Mówi się o nim, że on jest ludowcem, że był działaczem katolickim, że był także działaczem komunistycznym. On był, a był przede wszystkim Ślązakiem, działaczem takim społecznym, politycznym. Oczywiście to jest jeszcze inne zagadnienie, o którym jeszcze wspomnę, ale on po 1948 roku w ramach walki z przedwojenną reakcją prowadzoną przez komunistów, Bożek spotykał się z represjami ze strony władzy. On miał swój niezależny charakter, miał także swój autorytet. No a także inną rzeczą, którą Bożek się cechował, były jego bliskie związki z Kościołem katolickim. Stopniowo Bożek był odsuwany od komunistów, od życia publicznego. W 1950 roku został odwołany ze stanowiska wicewojewody. W latach 51-53 był prezesem spółdzielni spożywców w Raciborzu, czyli biorąc pod uwagę, jaki to był działacz społeczno-polityczny, aktywny, no to widać, że tutaj na koniec życia no, był marginalizowany. W ostatnich miesiącach życia właśnie został zapomniany i schorowany, zmarł w 54 roku w Katowicach. Jest pochowany na cmentarzu parafialnym kościoła pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła w Katowicach. W swoim życiu był odznaczony różnymi odznaczeniami, chociażby Śląskim Krzyżem Powstańczym, Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari, a po śmierci Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. W komunistycznej historiografii podkreślano jego socjalistyczne przekonania o zapomnianiu o wartościach i hasłach katolickich, którymi się kierował, i także ludowych. On był ideowo reprezentował hasła takiego katolicyzmu społecznego, no to są chrześcijańskiej demokracji oraz ruchu ludowego, warstwy chłopskiej, z której się wywodził, on taki środek poszukiwał, chociaż był bardziej lewicujący. Miał kłopoty z posługiwaniem się literackim polskim, podczas przemówień zawsze było słychać jego śląski akcent i gwarem. Dawało mu to niezwykłej autentyczności. On sam siebie uważał za Ślązaka i Polaka. Bożek jako polityk i działacz społeczny charakteryzował się niezwykłą odwagą i uczciwością. Ale miał także jedną rzecz, o której często politycy zapominają. Miał ludzkie i koleżeńskie zachowanie wobec nawet adwersarzy politycznych. Żoną Bożka od 18 roku, bo mówimy wiele o nim, ale także był człowiekiem niezwykle rodzinnym, była córka zamożnych rolników z Markowic, Jadwiga z domu Komor. Ona również w okresie II RP była działaczką społeczną, należała do Towarzystwa Polek i Związku Polaków w Niemczech.
Mieli oni piątkę dzieci: Paulinę, Annę, Eugeniusza, Lutosławą i Stefanię. O Bożku myślę, że pamięć Bożka jest dosyć szeroka w naszym tutaj postrzeganiu, głównie na Śląsku. W 80 roku został odsunięty w Raciborzu pomnik przedstawiający go autorstwa rzeźbiarza Augustyna Dyrdy. Imieniem Bożka nazwane są liczne ulice, osiedla mieszkaniowe w Bytomiu, w Jastrzębiu-Zdroju, w Warszawie, Mysłowicach, Koszalinie, Opolu, Katowicach, Prudniku, Kędzierzynie, Koźlu, Jemielnicy, Rybniku, Kuźni Raciborskiej. Wierzę głęboko, że ta tablica przy Bożka odsłonięta, która będzie odsłonięta w czerwcu w tym roku w Bytomiu, przypomni postać tego niezwykłego Ślązaka i Polaka. Także taka nasza tutaj inicjatywa wydawnicza, moja i dyrektora, doktora Janusza Kulturka, książka Arka Bożek i jego czasy. Myślę, że też będzie wartościowa i będzie wniesie tą do tej postaci Bożka kolejne. Przypomni go w powszechnej świadomości jeszcze bardziej. No i także mam nadzieję, że będzie jakoś tam służyła kolejnym pokoleniom historii. Bardzo dziękuję. Arka Bożek był niezwykle dynamicznym człowiekiem, oddanym Polsce. W roku 1939 bezpośrednio zagrożony ze strony Niemiec hitlerowskich, już zresztą wypędzony ze Śląska Opolskiego, musiał osiedlić się na krótko w Berlinie. Tam groziła mu kolejne represje i w czerwcu 1939 roku zdołał potajemnie przedostać się do Polski. Po napaści Niemiec hitlerowskich na Polskę w 1939 wiedział, że jako wybitny działacz na Opolszczyźnie będzie na pewno przedmiotem zainteresowania Gestapo i sił bezpieczeństwa niemieckich, co oczywiście, tak jak w przypadku tysięcy działaczy polskich na Śląsku, Wielkopolsce, na Pomorzu, zostało zgładzonych w latach 1939-40. Arka Bożek uniknął tego losu, przedostał się przez Rumunię do Francji. Jako przedstawiciel ludu polskiego w Niemczech i Śląska Opolskiego został dość szybko dostrzeżony przez polskie czynniki państwowe, generała Władysława Sikorskiego przede wszystkim i rząd, który tam powstał w 1939 roku. Został zaproszony jako przedstawiciel właśnie Ślązaków do polskiego quasi-parlamentu utworzonego na uchodźstwie, do Rady Narodowej Rzeczpospolitej Polskiej. I w tej Radzie Narodowej Rzeczpospolitej Polskiej Arka Bożek funkcjonował w latach 1939, w zasadzie 40, do 1945 czy 44, łamane na 45, a więc niemal przez całą wojnę. Jako człowiek dość porywczy, bardzo dynamiczny w swoim działaniu, zaznaczył wyraźnie swoją obecność na forum Rady Narodowej, zabierał wielokrotnie głos, był bardzo znaczącą postacią w tym polskim quasi-parlamencie. Uczestniczył aktywnie w komisjach tam powoływanych, Rady Narodowej, spraw wojskowych, spraw zagranicznych, komisji budżetowej, w dokumentacji zachowanej Rady Narodowej Rzeczpospolitej Polskiej, przechowywanej w Instytucie Polskim i Muzeum imieniem generała Władysława Sikorskiego w Londynie. W tym zespole można wyczytać wiele wystąpień, zapoznać się z wieloma wystąpieniami Arki Bożka. Zresztą po latach zostały opublikowane jego pamiętniki, w których wspomina o tym ważnym momencie swojej działalności, jak i oczywiście w książce pana doktora Józefa Fajkowskiego,
też sporo się na ten temat pisze. No i również wraz z panem profesorem Eugeniuszem Duraczyńskim, również jako współautor przygotowaliśmy właśnie taką publikację o Radzie Narodowej Rzeczpospolitej Polskiej na uchodźstwie, o Polsce na uchodźstwie, w której oczywiście Arka Bożek, jak tych kilkunastu czy kilkudziesięciu członków Rady Narodowej, bo były dwie, pierwsza i druga Rada Narodowa, został właściwie potraktowany. Arka Bożek był zdecydowanym zwolennikiem nowego rozdania politycznego, jeśli tak można powiedzieć. Gorąco wspierał generała Władysława Sikorskiego i rząd, na czele którego generał stanął w 1939 roku i był premierem rządu, naczelnym wodzem, ministrem spraw wojskowych, aż do swojej tragicznej śmierci, do dziś zresztą niewyjaśnionej, do końca 4 lipca 1943 roku. Dla Arki Bożka był to wielki cios, jak i dla zresztą wielu polityków dawnej opozycji demokratycznej, wówczas tworzącej rząd. W roku 1942, kiedy powstała druga Rada Narodowa po zmianach właśnie na uchodźstwie, Arka Bożek został również tym członkiem Rady Narodowej, jak już mówiłem, i był niemalże 1945 roku. Czym się zajmował? No, ideą fix było jego walka o sprawy Ślązaków i sprawy Śląska. On tutaj bardzo mocno i wyraziście i wielokrotnie występował w sprawie przyłączenia Śląska Opolskiego do Rzeczpospolitej. Wyraźnie, wielokrotnie mówił, że 800 tysięcy mieszkających Polaków, pewnie ich trochę było mniej, no ale Arka Bożek używał tutaj tego argumentu, powinni należeć do państwa polskiego. Oczywiście mówił o przynależności ziem również Dolnego Śląska, Pomorza, oczywiście Warmii, Mazur. No, był tutaj politykiem zdecydowanie orientacji pochodzących z tych kresów zachodnich, w zasadzie w okresie międzywojennym był działaczem polskim w Niemczech, bo Śląsko-Polskie wiadomo należał do Niemiec, tam w rejencji opolskiej działał, był członkiem sejmiku miejscowego, także był bardzo ważnym, bardzo aktywnym, znanym, prawda, działaczem, stąd też nawet utworzył koło Ślązaków, skupiał wokół siebie tych Ślązaków, co zrozumiałe. Walczył o ich właściwe traktowanie, szczególnie w ramach Komisji Wojskowej w Radzie Narodowej Rzeczpospolitej Polskiej. Upominał się o ich właściwe traktowanie, szczególnie tych, którzy wzięci do niewoli przez armię alianckie, potem byli wcielani do polskich sił zbrojnych na Zachodzie, o właściwe ich traktowanie jako patriotów, bronił ich, kiedy mieli trudności, zresztą zwracali się do niego o pomoc. Więc to była oczywiście ta idea Arki Bożka przyłączenia Śląska Polskiego i ziem zachodnich, no spełniła się, jak wiadomo. Kolejną sprawą, którą się niezwykle mocno interesował i którą tutaj wspierał, była oczywiście sprawa wojska. No, dość ciekawa i nie wiem, wynikła może mniej z praktyki politycznej, bo przecież działał w okresie międzywojennym na terenie państwa niemieckiego dość aktywnie, ale był zdecydowanie politykiem i działaczem w obliczu antysanacyjnym. Bardzo ostro występował przeciwko obozowi sanacyjnemu, przeciwko wojewodzie śląskiemu do roku 1939 roku, tam Michałowi
Krasińskiemu, zarzucając mu właśnie niedocenienie, uciskanie Ślązaków, nieprzestrzeganie tych praw, które Ślązacy uzyskali po przyłączeniu się do Polski ostatecznie w 1922 roku. No, był zdecydowanym rzeczywiście przeciwnikiem, używał niezwykle ostrych słów, mówił o mafii wojskowej, co nie do końca było sprawiedliwe i spotykało się nawet z reakcją samego Stanisława Mikołajczyka jako wiceprzewodniczącego Rady Narodowej, czy potem nawet premiera, mimo że oczywiście był zwolennikiem, wspierał tegoż polityka jako wiceprzewodniczącego Rady Narodowej, potem jako wicepremiera, ministra spraw wewnętrznych, czy od 1943 roku do 1944 premiera rządu RP na uchodźstwie. No tutaj z racji swojego temperamentu politycznego popadał, jak na polityka, to się czasem zdarza, w konflikty, chociażby z Stanisławem Zatem Mackiewiczem, któremu zarzucił proniemieckość, skończyło się to sądem honorowym, prawda, który no, nakazał nawet Rady Narodowej Rzeczpospolitej Polskiej usunięcia tegoż no, wybitnego skądinąd publicysty i dziennikarza i polityka zarazem. Z Rady Narodowej nie zostało to ostatecznie zrealizowane na skutek klęski Francji i okoliczności dramatycznych, które miały miejsce, ale Zat Mackiewicz już potem w II Radzie Narodowej się nie znalazł. Zresztą Stanisław Zat Mackiewicz popadł również w konflikty chociażby z wiceprzewodniczącym Rady Narodowej Stanisławem Mikołajczykiem, którego potem dość obsesowo atakował jako publicysta, skądinąd przecież zdolny w licznych broszurach. Był również w konflikcie po śmierci tragicznej, o czym mówiłem już, z generała Władysława Sikorskiego w 1943 roku, z generałem broni Kazimierzem Soskowskim, którego uważał za no, właśnie przywódcę tej, jak on to nazywał, kliki, mafii, prawda, bo używał takich no, nieadekwatnych i krzywdzących słów wobec tegoż wybitnego wojskowego, oczywiście skonfliktowanego faktycznie z prezesem Rady Ministrów Stanisławem Mikołajczykiem, no, rzeczywiście trzymającej tutaj będącym przywódcą tej grupy piłsudczykowskiej czy postsanacyjnej, prawda? No ale polityk wojskowego o dużych zasługach w walce o niepodległość, potem oczywiście w walce w 1939 roku, czy potem oczywiście zastępcy prezydenta, prawda, więc ta postać była bardzo ważna, no tutaj Stanisław, tutaj Arka Pożek ostro go krytykował, za co oczywiście był znielubiany przez te kręgi, był atakowany, prawda, szczególnie kiedy no, zginął Sikorski, kiedy oczywiście upadł rząd Stanisława Mikołajczyka, on no, tutaj był postrzegany właśnie jako taki gorący zwolennik i wróg tegoż obozu i stąd też został no, usunięty, czy ograniczono mu możliwości działania. Stąd w roku 1945 nie miał żadnych wątpliwości co do tego, że należy do kraju wrócić. Zresztą w specjalnych odezwach do ludu śląskiego, w memorandach składanych na ręce, czy powiedzmy do wielkich mocarstw, prawda, czy do oczywiście decydentów o naszych losach jako państwa, domagał się właśnie spełnienia tych żądań, bo jeżeli chodzi o ziemie zachodnie i północne, one zostały zrealizowane. Stąd też włączył się bardzo aktywnie jako człowiek, jako polityk do odbudowy państwa.
o czym zresztą mówił, przygotowywał się w czasie pobytu w Londynie, w komisjach, prawda, tam opracowywano różnego rodzaju programy, łącznie właśnie z programami integracji tych ziem, o których myślano, o włączeniu też Rzeczpospolitej, oczywiście jego ukochanego Śląska Opolskiego. Stąd tutaj już zapewne było mówione, ale był również działaczem ludowym, w okresie do 1939 roku, ale przywódcą Polskiej Partii Ludowej, która krótko działała na terenie Niemiec, właśnie na terenie Śląska Opolskiego. Potem zbliżył się do obozu ludowego, choć miał krytyczny tutaj stosunek i często twierdził, że Stanisław Mikołajczyk zbyt słabo tutaj argumentował i walczył o interesy wsi. No ale sam wywodzący się również ze wsi był działaczem, przecież mieszkającym tam w Markowicach na terenie Opolszczyzny, prawda, no znalazł się w Polskim Stronnictwie Ludowym, został wicewojewodą właśnie śląskim i tutaj aż do roku 50 no miał duże zasługi w polszczeniu, no tych rozwiązywaniu tragicznych często, jak wiemy, losów Ślązaków. On tutaj, szczególnie traktowanych przez armię sowiecką, jak wiemy, tysiące z nich zostało wywiezionych, prawda, no, z rabunkiem mienia, prawda. No, myślę, że tutaj jego obecność w jakimś sensie zmniejszyła te krzywdy, które Ślązakom wyrządzano. Także jest to postać niezwykle ważna z punktu widzenia polskiego i walki o przynależność tych ziem zachodnich, a szczególnie Śląska, Śląska Górnego, jak i oczywiście Śląska Opolskiego. Myślę, że tutaj jego wkład, szczególnie w czasie II wojny światowej, jako członka naszego quasi-parlamentu, no miał bardzo duże znaczenie i myślę, że warto zresztą na Śląsku i na Śląsku Opolskim pamięć o arcybożku jest dość żywa, prawda? Tam jest i pomnik, prawda? Jest czczony i teraz również w związku z tymi rocznicami setną przyłączenia Śląska, jego nazwisko obok Wojciecha Korfantego, no, najwybitniejszego przywódcy ludu śląskiego, myślę, że w tym kręgu się również znajdzie.